Kozłowski, Zielona Góra, Unia Tarnów. Goście spisują się w tegorocznych rozgrywkach bardzo dobrze. Niespodziewanie prowadzą w ligowej tabeli. Natomiast zielonogórzanie jeżdżą słabo, bowiem nie opuszczają ich kontuzje. W spotkaniu z liderem nie wystąpili Sławomir Dudek i Piotr Protasiewicz. Z zagranicznych zawodników w zespole Unii zobaczyliśmy Toni Richardsona, a u gospodarzy Briana Kargera. Prezes Zbigniew Morawski traci nadzieję na utrzymanie się zespołu w lidze. Jesteśmy dopiero po 8 meczach. Z dorobkiem 4 punktów. Mam możliwość teoretyczną zarobienia jeszcze 20 punktów. W naszym przypadku jest to oczywiście, jest teoretycznie możliwe i jak widzicie sami, bez dwóch zawodników, bez czołowych dwóch zawodników jedziemy. No, nie poddajemy się, będziemy jechać dalej. Już w pierwszym wyścigu spotkali się stranieri obu drużyn. Unii Toni Richardson w kasku żółtym, a w zespole Morawskiego Brian Karger w kasku czerwonym. Za ich plecami o trzecie miejsce rywalizowali Piotr Kuźniak i Janusz Wawrzonek. Ten wyścig wygrał Brian Karger i 4-2 zespół Morawskiego. Kolejne dwa wyścigi zakończyły się zwycięstwami gospodarzy. Drugi 5-1, tutaj triumfował Tomasz Kruk, którego asekurował doświadczony Andrzej Huszcza. W trzecim biegu, zakończonym zwycięstwem 4-2 zielonogórzan, najszybszy był Jarosław Szymkowiak. Podczas wyścigów 4 i 5, zakończonych remisem 3-3, mocno się rozpadało i sędzia zawodów, pan Lechosław Bartnicki z Gdańska, musiał rywalizację przerwać przy stanie 19-11 dla drużyny Morawskiego. Mecz zostanie powtórzony w innym terminie.